Festiwal OFKA tygodniowe święto było dla Raciborzan ferią barwnych korowodów, spektakularnych widowisk teatralnych, a przede wszystkim spotkaniem z teatrem w najlepszym wydaniu. W Raciborzu odbył się ogólnopolski festiwal teatralny OFKA. Festiwal był skierowany do wszystkich mieszkańców Raciborza, nie tylko koneserów teatru. To tygodniowe święto, podczas którego prezentowane były najróżniejsze formy teatralne, zarówno na scenie, jak i w mieście. Zaczęliśmy od korowodu z owcą, czyli tutaj wciągnęliśmy bardziej w to całe zamieszanie teatralne tych najmłodszych. Później w czwartek był taki właśnie czas wspomnieniowy, rozmowę z Grażyną o tym, jak to 30 lat wygląda wstecz z tetraedrem prowadził Marek Kościółek. I później też był fantastyczny spektakl Gold, taka zmiana mała w programie, ale myślę, że każdy, kto był wtedy tutaj na naszej publiczności, to jest pod wrażeniem tego spektaklu, bo to był cały skomplikowany mechanizm, który poruszał marionetą i tutaj Adam Walny świetny spektakl przygotował, wyreżyserował i oczywiście sam w nim zagrał. Podczas festiwalu świętowano również jubileusz 30-lecia Teatru Tetraedr. Ten teatr istnieje od lat 30 i około 30 spektakli zostało zrealizowanych. Te spektakle wędrowały oczywiście po świecie. Niektóre były bardzo mało grane w Raciborzu, bardziej na zewnątrz, na festiwalach niż tutaj. Ale festiwal jest takim momentem, w którym tetraedr może nareszcie spotkać się tutaj na scenie w sytuacji święta teatralnego. Tetraedr istnieje od 30 lat, przeszło przez tetraedr około 300 osób obliczonych. Liczyliśmy sobie. One są już porozrzucane po całym świecie, najczęściej pracują gdzieś w sferze kultury. Podczas jubileuszu możemy właśnie te spektakle tetraedrowe, tak bardzo nagradzane też z tego ostatniego składu Grażyny Tabor właśnie zobaczyć. Była też potańcówka w tęczowej, no bawiliśmy się do północy, tak jak to było obiecane. Zespół Kapela Timingeru grała nam tutaj bałkańskie klimaty i my tam w tańcach korowodowych i nie tylko szaleliśmy właśnie w dawnej tęczowej. Tygodniowe święto teatru obfitowało w najróżniejsze formy teatralne prezentowane również w przestrzeniach miejskich, takich jak Rynek, Ostróg, Plac Dominikański czy historyczna sala Sądu Rejonowego. Sztuka ulicy ma to do siebie, że wtedy jesteśmy przygotowani na sytuacje, które różne nas mogą spotkać. Różni ludzie, którzy często podchodzą, coś pytają, zagadują artystów, a widać, że oni mają w tym doświadczenie i potrafią sobie świetnie radzić w takich sytuacjach. Do tego dzieci widać, jak fajnie potrafią taką fajną interakcję wejść z tymi aktorami. Odpowiadają, podpowiadają, śmieją się. Pierwsze w zasadzie wychodzą do tego, żeby wziąć w czymś udział. Także to widać, że to bardzo też jest takim rozruszaniem miasta. Raciborski tetraedr jest wspólną drogą i częścią życia wielu młodych ludzi, jak również instruktorki grupy teatralnej. Tetraedr to jest nieodłączna część mojego życia. Nie można zajmować się teatrem i traktować tego jako taką pracę osobną. I moje życie jest wprzęgnięte w ten teatr, tyle mogę powiedzieć, bo trudno mówić inaczej o teatrze. Jest to dla mnie osobiście duża przygoda i wielka przyjemność pracy z młodymi, zdolnymi, ale też mniej zdolnymi. Moim zadaniem jest z ludzi wyjmować to, co najlepsze w nich. I oni to wiedzą. Przychodzą ci, którzy są świadomi tego, jaka to jest praca, że nie jest to łatwa praca, która wymaga pasji, oddania. W ramach festiwalu w sobotę w Raciborskim Centrum Kultury na scenie tetraedr zaprezentował spektakl Gwoli jakiejś tajemnicy. Jest to opowieść inicjacyjna o przekroczeniu dzieciństwa. Miejsca dla widzów zostały przygotowane nietypowo na scenie. Nie jest teatralna ta sala, w związku z tym trzeba było zawęzić jej przestrzeń i zawsze budujemy widownię na scenie anfiladowo, tak jak dawniej bywało, że były małe sceny i publiczność anfiladowo ustawiona. To jest niezwykle ważne dla bliskości, dla bycia z aktorem, dla zobaczenia jego emocji, patrzenia aktorowi w oczy, w twarz. Ważna jest ta bliskość. Jest ona taką granicą, która przełamuje ten dystans, który bezpieczny, ale też i niekomfortowy dla widza, który jest gdzieś daleko i ogląda coś w jakimś okienku. Więc ta bliskość tu jest niezwykle ważna. W tetraedr wiele młodzieży zainteresowanej teatrem stawiało swoje pierwsze kroki na scenie Raciborskiego Centrum Kultury. Nie ma sposobu, żeby kogoś przekonać. To musi być wewnętrzne przekonanie, to po pierwsze. Nie może być to rodzic, który wysyła i mówi, ja chcę, żebyś ty tam poszedł do tego teatru. Absolutnie, bo to się nie sprawdziło parokrotnie.
idealną sytuacją jest sytuacja tego festiwalu, żeby ludzie przyszli i zobaczyli, ci, którzy są zainteresowani teatrem. I efektami końcowymi takiej warsztatowej pracy, żeby zobaczyli, jakie cuda można stworzyć i na jakim poziomie artystycznym one są. Żeby zobaczyli, że to są rzeczy naprawdę wspaniałe. Tegoroczny Raciborski Festiwal OFKA dostarczył wiele emocji. Mieszkańcy już czekają na kolejne święto teatru.